Ale... Teraz będzie bardzo śmieszna sytuacja, jak widać w rogu zapierdziela Arta na ratunek. Jeszcze Na po niego. resztkach chapa. Nie wiem, czy to widać teraz na... I tutaj też to było zautocelowane. Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzca i witam was w kolejnym materiale z powtórek z WOTA konsolowego. Jak widać na ekranie mamy powtórkę od Rumiana, który swoją drogą jest na Discordzie. Siemka, witam serdecznie. Mamy aktualnie na mapie... Ale chyba nie zauważyłeś granicy. Na mapie. Na ekranie lodówkę. Tak zwaną lodówkę. Czyli FV4005 Stage 2. Chyba, że na konsoli to się jakoś inaczej nazywa. Nie, nazwa jest to... Tak, na pewno. I jak widać po minimapie, mamy mapę Dębina. Jest to bardzo podobna mapa do wersji PC-towej. I swoją drogą, tego co oglądałem, powtórka aktualnie jest na wolnej kamerze, jesteś, tak? Tak. Mówię, że nie... Będę starał się też tutaj pokazać z wolnej kamery, jak to będzie wyglądało. Przede wszystkim pokazać starą mapę, ponieważ to jest... Stara wersja mapy zupełnie inaczej była wzorcowana niż obecna. Postaram się w ogóle zrobić kiedykolwiek materiał jeszcze z WOTA konsolowego, nie z powtórek, jak aktualnie to oglądacie. Co drugą mam jeszcze powtórki od Irka, też pozdrawiam. Też gra na Xboxie chyba, jeżeli się nie mylę. W WOTA konsolowym. Że była, bo przednia powtórka chyba... na właśnie od Irka. No powiedz o tym, więc mamy na razie powtórkę z jednego miejsca. Znaczy no lodówką w zasadzie to nie powinno się ruszować swoją nie, drogą. To jest miękki tedek, który niestety dostaje spota i po prostu znika. To jest dlatego też... takim tedekiem zaleca się grać. Tutaj lodówka ma 1980 HP. Nie pozaliczę na wocie PC-towym i tu na konsolowym lodówka ma działo, które po prostu ma jeden strzał co jakiś czas. Część z tego co ja tutaj zauważyłem z powtórki. Natomiast na Blitzie na to lodówka ma magazynek na trzy pociski. Także jest to tym bardziej dziwne. A, i swoją drogą jakiś miałeś plan tutaj na bitwę, czy? Mam. Miałeś jakiś plan na bitwę, czy tak po prostu... Generalnie moim zadaniem jako TDK było utrzymanie tutaj tego właśnie rasza, żeby nie zratowali nas od strony wody. Tym bardziej, że ja pierwsze co robię, robię rekonesa czołgu. Przede wszystkim patrzę, czy większość jest medowata, czy ciężka i wtedy mniej więcej oceniam, którą flankę najbardziej się chronić, tak? Chronić, no i przede wszystkim wiadomo, no, jak każdemu zależy na tym, zrobię jak najlepiej. O, ja ten rudzu tu się wypotoczył. Tutaj lajcik w tym momencie zarobił za tysiaka. Jemny strzał wpadł. Na razie widzę, że tu nie ma pokazanego damage'a. Co tu właśnie włączyłeś? W tym momencie włączyłem szybsze, to jest przeładowanie, szybsze jeżdżenie. Na TDK-ach właśnie to działa w ten sposób, że ładowanie poprawiać parametry dowódcy, tak jak jest na przykład na PC. To powiem tak, na PC tego nie ma, aczkolwiek są takie boostery na wacie konsolowym. Też playlista do mojego tego wada konsolowego też się znajduje. Ale przyznam, ja tutaj nie mogę zmienić kamery, bo ja to po prostu dostałem powtórkę od Romana na maila. Może nie koniecznie na maila, ale mniejsze z tym. Znaczy, co do powtórek WOTA, niestety powtórkę można ściągnąć sobie tylko na konsolę i z danej konsoli to tak. Mógłbym nagrywać na żywo.
bitwy na żywo, gdzie byłyby pokazane tak zwane beretki, czyli zniszczenia pokazane na prawym, prawym górnym rogu. a tak, w prawym górnym rogu. Aczkolwiek, no niestety musiałbym mieć tego coś od do dłużej Znaczy, powiem tak, te beretki, jeżeli ktoś by nie wiedział, coś takiego było na początku w Ocie PC-owym, zanim weszło to na to przy damage panelu, te powiadomienia z uszkodzeń zadanych i tak dalej. Kiedyś właśnie były te pokazywane kwadraciki, prostokąciki na górze ekranu, na środku. A teraz tego nie ma, bo teraz jest, no, to logiczne, jest to na przy damage panelu wszystko. W ogóle też widzę, że masz położenie pokazane nad miniwapą, czego na PC-cie nie ma. I na Blitzie swoją drogą też. Drogą będę to porównywał do Blitza, chociaż Blitz jest taki, jak dla mnie oczywiście jest to, nie trzeba się z tym zgadzać, jedną z najgorszych wersji WOTA. Co do konsolowego ja się nie wypowiem, bo nie grałem na konsoli, ponieważ konsoli jeszcze nie mam. Jeszcze. Powiem tak, większość ludzi uważa, że na padzie nie, wręcz nic bardziej mylnego. To jest kwestia tylko i wyłącznie. To jest kwestia przyzwyczajenia, tak. Podejrzewam ty, Harry, tak samo. Tydzień czasu i pada byś miał ogarniętego na wstępie. Powiem tak. Mam złe wspomnienia co do padów, tylko dlatego, że jak jeszcze samo Dominik mi dał, jakieś parę lat temu w zasadzie, Dominik mi dał zagrać w GTA 5 na konsoli, na padzie. I po prostu nie potrafiłem, po prostu nie potrafiłem prosto jechać, bo tak. Znaczy, powiem jeszcze inaczej. Co do WOTA konsolowego, jest o tyle ten plus, że można podpiąć klawiaturę i myszkę. A ten co zrobił? Przepraszam bardzo, to lorku. Zrobił YOLO. YOLO wias. O, 268 chyba? I baton któryś. Tak, 268 prawdopodobnie zostanie przeze mnie zgarnięty. To powinno być zresztą w komunikacie, jakby sprząt. Swoją drogą, jeszcze w Powinno tym być. materiale będę usłyszeć przerwę. W tym materiale mamy trzy powtórki. Jedna jest właśnie na Gorzyli, ostatnia będzie podobno najciekawsza na Wespy, czy na niemieckiej artylerii. I do czego dąży, to już powiem przy bitwie na artylerii, jeżeli o to chodzi. O. Obiekt poszedł bulbultne. Że dobra, to nie worshipy, ale nieważne. Ten tutaj cwaniaka bardzo ciężko było go upolować. Paton. Zresztą z Patonem jest dosyć duży, bo Paton, jak sami wiecie, dobrze zrobiony Paton potrafi mieć dobry. Nie, że mnie Druga słuchajcie, sprawa, przerywa. druga sprawa, ma dobre opuszczanie działa. Co, baton? Paton. W Paton, ogóle tak. teraz widzę na minimapie, że jak patrzysz, zniżysz kamerę, jakby to ci się ten zasięg widzenia na minimapie zmniejsza. Tak. Tylko na PC-cie nie ma. Jest to chyba Teraz. na Watchshipach, to muszę przyznać. Ale na Wocie PC-em tego nie ma. Chyba. Nie. No, potem zniknął. A nie, jest tu, dobra. Mnie tam ogólnie, jakby się ktoś dobrze przyjrzał, mnie tam cały czas widać na lodówce, stoję w rogu. A to jest NM jakiś dziwny pojazd, też chyba Japoniec. O, NM zatopił naszego. I z drugą jeszcze dzisiaj będzie, że może inaczej, nie dzisiaj, jak ja to nagrywałem, to dzisiaj w ogóle gościu zginął, chyba od ciebie. Tak. Ja w tym momencie akurat po zabiciu to był chyba Light. NM Czy się mylę? jakiś. To Light, było. ewentualnie niszczyciel, bo wiem, że jeszcze jeden zniszczyciel O. właśnie tych super Hellcatów. Można na nim też zrobić dobrego spotkania. Tego co widziałem, było tam 122.54, gdzie a propos 122.54 był. O, właśnie jest to na dole.
To jest pojazd, który został usunięty z... Tak, 54. Pojazd, który został usunięty z wota PC-owego. Nie mam tego pojęcia dlaczego. Że dobrze, że to nie było masz wiadomość. Postaram się dorzucić. Tu nadal, jeżeli chodzi o czołgi, których obecnie nie ma w ciepłotowym, tu nadal one są. Dobra, więc za chwilę zobaczymy się w kolejnej powtórce. Okej, okay, mamy tutaj Lakeville, jeżeli dobrze widziałem. Tak, Lakeville, bitwa standardowa. I jest tu Vipera. To ma no, u ciebie styl 3D, z tego co widzę. Tak. I chyba to... I tu będzie obrona w sumie tego przejazdu. Reduta Ordona, tak jakby. Tu drogą na konsoli macie tutaj górkę, a na PC-cie tej górki tu nie ma. Ta górka jest trochę dalej. Jak to się mówi u nas przysłowiowo, obrona często hop będzie. Obrona często hop, tak. Ja bo jak to nazywamy inaczej... O! EBR chyba? Tak? Może gościu zginął już. Tak. Hodgkins. No, wyjechał tak na dzień dobry i tulił. I prawie full HP zeszło. Zeszło się... No, prawda. No, ugryzku. Tutaj będę miał fajną zabawę. Z tym. Nie wiem jak tu Vipera jest, jeżeli chodzi o wieże. Granie na wieże, ale z tego co widzę... Pinga. I tu w tym momencie już miałem trochę cykora, bo SUV wyjechało na YOLO. I tu się obawiałem, że za 500 wyłapię. A to SU 130 się przybije, tak? Na wieże. SU, jak się przełączy na Golda, no wiadomo, no jak się przełączy na Golda, to wszystko. SU ma ponad 300 penetracji na Goldzie, więc by bolało. No to wtedy tak. O, SMV CC67. Czyli włoski niszczyciel 8 albo 7 tieru, zresztą nie pamiętam. Jeżeli chodzi o woda... A ten co robi tym szwerem z prawej strony? Jeżeli chodzi o wota konsolowego... przepraszam, PC-towego. Viperę mam, że są szwedzkie, włoskie, przepraszam, niszczarki, ale to też wygląda inaczej. No w ogóle widzę, że masz pomówkę, że zawieszenie unieruchomione. Tak, tylko jak widzisz, na przykład pod takim kątem, jak tutaj wyjechałem, oni nie są w stanie mnie przebić, nie? Oni mają ze mną problem. Z tego co widzę, Vipera to chyba jest 8, o ile się nie mylę. Tak, to jest 8. I Wolfsbau ci SU 130. SU 100Y. Obok ciebie. Tu wyjechałem na bardzo mocny ostrzał. Tutaj niestety musiałem wyjechać na bardzo mocny ostrzał, bo mój sojusznik postanowił, że mnie jednak wypcha pod wrogów, bo za dobrze mi szło. Wyraźnie. Ale to i tak nie popsuło mu planu z tego względu, że tego wziąłem po prostu na czołówkę, a tam tego klepałem. To ten tygrys się wypychał, tak? Hutman ode mnie obrywał. Jakieś w ogóle coś podobnego do Centuriona dało? Tak, Hutman jest coś w stylu Centuriona i powiem tak. Na konsolach jest dosyć często do zdobycia nie tylko, może są, powiem jeszcze na konsoli są do zdobycia różne czołgi, dosyć często i gęsto wykonując misję nie trzeba wręcz tych czołgów. Jeszcze tylko wrócę do tematu Centuriona. Postaram się właśnie w tym momencie rzucić wam fragment co do mojej akcji z TikToka, gdzie z Hunterem wyjechaliśmy dwa razy obiektem 283 chyba, czy tą 9 na Centuriona i możecie zobaczyć jak to się skończyło. Dawaj na niego wyjedziemy. To jedź. Nie przebiłem. Też nie przebiłem. Przed futur jeszcze. Bardzo śmieszne. No, akurat wielką mowę handlu przed tym nagrodzie. No, cześć. Czyżby Centurion was porobił? Okej, okay, tu mamy... To jest jakaś inna, widzę, ta.
Epic Victor, Victoria. Pozdrawiamy Wiktora, botów. No, best player. Uszkodzenie 2700 prawie. AMX Chefi? Co to jest AMX Chefi? Jakieś prymka dziwna? Francuski, amerykański? To już nie wiem. Co to jest? To jest prymka. Ale to francuska, jest... amerykańska? Chyba amerykańska. Wiesz, o ile się nie mylę. Bo AMX to jest francuski, a Chefi to jest amerykański. Kolejną powtórkę, jak widać, mamy tutaj mapę Klasztor. To też wygląda tak z dziebku inaczej niż na PC-cie. I mamy okręt, chciałem powiedzieć. Czołg Wespę, z tego co ja pamiętam. Tak. To jest ta podobno najciekawsza bitewka. Tak, na Wespę, gdzie zrobiłem po prostu furorę tą martą, a sam byłem zdziwiony. Bo tak naprawdę, nie chcę spoilerować w momencie, ale... No, było nie za ciekawie. Widzę, że jest klan BWD na Watchie, na Watchie konsolowym. I sobie tego sprawdzałem nagrania, co prawda nie obejrzałem wszystkich, bo jest, są odcinki z BWD na moim YouTubie. Aczkolwiek nie ma chyba tej akcji z Tenebrisem. Pozdrawiam Tenebris. Pozdrawiamy Michał. Znaczy podejrzewam, że i tak Tenebris, swoją drogą Tenebris mi kiedyś robił grafiki. Aczkolwiek troszkę się zmieniło, co nieco. I co do tego, co chciałem powiedzieć na temat artylerii na wodzie konsolowym, a na wodzie pecetowym. Większość graczy, z którymi rozmawiałem, czyli tutaj właśnie, czy to Hunter, czy Rumen, woli dostać od artylerii one-shota niż to zasrane ogłuszenie, które... O, właśnie. Niż to zasrane ogłuszenie, które jest aktualnie na pececie. I było właśnie widać, o co tu chodziło z artylerią na konsoli. Co chciałem powiedzieć właśnie. O, będzie kolejny one shot? Nie, 77 tym razem. Tutaj się troszkę będę musiał pobawić. Za bardzo będą się... W ogóle praktycznie nigdy tu się nie ustajemy, jeżeli chodzi o granie artylerią. Tam gdzie ty stoisz? O kogoś hicha zdetopiłeś? Się kiedyś ustawiało, tym bardziej nie wiem, czy ty pamiętasz w tym momencie, ale tego przesmyku na PC-tach nie ma. Tego przesmyku nie ma, to fakt. Musisz jechać przez całą wodę i dopiero wtedy wyjeżdżasz na wyspę. Nie ma tej wysepki tutaj po lewej, tak jak teraz przyleciałem, tylko masz normalny objazd. Tak jak tam masz normalnie czołgi po prawej, tam się jedzie taką ukrytą drogą. Nie ma tej wysepki. Słuchaj, na tej mapie... Również można sobie skończyć drogę. Swoją drogą, na tej mapie też była akcja, gdzie grałem z Hunterem w Plutonie na Starfallach. Też postaram się dorzucić. O! Fragment na materiał. Swoją drogą daje sobie więcej roboty wtedy, ale... O, jestem medium dwójka chyba, tak? Czy trójka, ten po lewej stronie? I swego czasu był to dość przyjemny pojazd na tym, na wodzie koncertowym. I z tym medium właśnie będę miał największe problemy. On ma chyba haubicę z tego co ja widziałem. Przeciwnika właśnie medium. A swoją drogą jeszcze będą nagrania na powtórki, bo teraz postaram się zrobić więcej nagrań z konsoli. Postaram się więcej wrzucić. Żeby było lekkie porównanie, co to M8A1 było? Co to było? Tutaj zrobiłem taki przeskok w sumie, bo zostało tych naszych sojuszników. Gdzie też celowałem działem, próbowałem im trochę pomóc. Tym bardziej, że z tamtej wysepki jest dosyć fajny przestrzał na tutaj dzieje. No tutaj mapa wygląda ale... inaczej, to muszę ci przyznać. Niestety, ale niestety nie uratowałem na. To ci mogę jeszcze przyznać, bo tutaj właśnie, gdzie teraz jesteś kamerą, tej wysepki trochę za bardzo. Nie. Tutaj, jeżeli chodzi o tą wysepkę, faktycznie jest, tylko ona trochę dalej i nie ma tu lądu połączonego z tą wyspą, tylko jest, musisz wjechać do wody i przez wodę przejechać. A tu normalny masz. I nie ma tych domków, tak swoją drogą. I teraz miałem takiego troszkę mańka, bo w tym momencie zginął ostatni sojusznik w plance. Ci mogli jechać prosto na mnie. Mhm. Zobaczmy, mogli jechać prosto na mnie, a tamten jeden właśnie
który był na pozycji 2, był już na opara. I miałem takiego mindfucka, czy bronić tej pozycji, czy pomóc tam. Widzę, że ale za, trochę ale więcej. Zauważyłem, że moi sojusznicy jadą właśnie w tamtym kierunku, bo strzału, gdzie masz na E2 krzaki takie, gdzie może strzał. Dlatego tutaj postarałem się właśnie bronić tej pozycji. No, mówiłem, że połowę chyba już się wstrzelił. Tak. A to mówię, tutaj była taka. Tutaj była taka trochę patowa sytuacja. No, miss. A ty wycelowałeś z najperskiego, czy tak jak masz teraz? Tak jak teraz. Nie celowałem ze snajperskiego, tylko chwilę przymierzyłem po prostu autocelowanie. Czoł. Bo ty też masz, na konsolach też masz skupić, musisz skupić celownik. Tak. To jest na włocie, na warshipach nie ma w ogóle, co, dobra, no jest celownik, ale tam nie trzeba skupiać działu. Bo to ile czasu by zeszło. W ogóle cały czas zauważyłem, że ten jeden tedek stoi na kampie na bazie. To będzie najlepsza zabawa, bo chciałem go trafić, nie trafiłem go i już miałem za przeproszeniem prawie pełne gacie, bo mówię, zaraz mnie. Ale nie, zaczął uciekać przede mną. Zaczął uciekać, a to może dlatego, że jeden z sojuszników stał na kampie i chciał mu wjechać od tyłu pełnego. Ale mu się nie. To Arton. To Arton na 40. Nie, bo chciałem powiedzieć, żebym miał tak samo ciepło gacie jak ten jeden z tych filmików, co mi Hunter wysyłał, ale że wolę tego do materiału nie wstawiać, żeby nie obrzydzić. A jak wiadomo, no Arta na 40 chłapach to jest łatwo, tak? Nie ma pasji. Tak, no Arta no, ale na tak małym ilości HP to jest easy damage. A uprzedzam, że to typowy random. To nie jest ustawka. Tak jest. Bo jeszcze jest. Czy jest wersja. Jest możliwość przełączać się na wersję. Gdzie jest kooperacja? Gdzie można sobie z botami. O. Tu byli normalni gracze. Ładny strzał, muszę przyznać. Tak, to się chyba nawet nie zauważył. To było z normalnego przycelowania. W sensie snajperskiego? Nie w sensie. Normalnie autocelowanie włączone tak działa, jakby z czołgiem celował. A. Tu gdzieś miałeś TDK koło siebie na bazie, ale nie widzę go tutaj. Tutaj było, był ten TDK i zaraz tutaj będzie bardzo szczęśliwa sytuacja. Zresztą zobacz. 7 minut do końca. Podejrzewam, że na PC-cie to już byłaby albo przegrana, albo wygrana mapa. Czy bitwa. A propos woda PC-owego, to jest chyba ten TEDek z tego co widzę. Tak, to jest ten TEDek, który... Proszę sobie herbatkę zrobić. Procentami. Pewnie tak. Znaczy, z prądem, przepraszam, z prądem, nie z procentami. Pomyliłem. No z prądem. To się wie. Szczerze mówiąc, miałem trochę tego w tym momencie też mindfucka, bo nie wiedziałem, ten light przyjedzie od mojej strony, bo to by była nawet dobra strona, żeby tutaj rushować dla lighta, tym bardziej, że nie byłby spotnięty w ten inny sposób. Ale z drugiej strony mówię sobie, a co jeżeli przejedzie linią 6 tu przy tym podzamczu i będzie starał się No ale dlatego tutaj pokazuję tą kamerę z tego względu, że wiedziałem, że stoi ten TDK na naszej AWK i nawet jeżeli ten light wyjedzie, to zostanie spotnięty. O, i chyba jedzie. I to właśnie co właśnie się dzieje. Polski TDK, polski light, przepraszam. Też bardzo przyjemny lolek tak zwany na pasecie, ale... Teraz będzie bardzo śmieszna sytuacja, jak widać w wrogu zapierdziela Arta na ratunek. Jeszcze po jego.
Na resztkach HP. Nie wiem, czy to widać teraz na I tutaj też to było z autocelowania. Wiktoria. Znowu pozdrawiam, Wiktor. I tutaj, żeby było śmieszniej, na trójkowej arcie zrobiłem specjalistę. No to gratuluję. Specjalistę i duży koliber. Duży koliber. No, także to było na tyle w tym materiale, także dzięki za powtórki, dzięki za paniczny materiał. Roman i Hunter przekazuj też. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Okay. Jeżeli ktoś ma jakieś powtórki z konsoli, możemy podsyłać na... Would anybody like some pound cake? I'd like some pound cake.